Nic. I ciśniemy. Zostały dwie kampanie do przyjścia. Dwie kampanie, a kampania rosyjska i kampania jakaś tam wewnątrz Europy. Nie wiem. Nie wiem, czy to będzie Belgia, czy to będzie Dania, czy to będzie Berlin, będzie to Calais, czy może Hamburg, kto wie. Zobaczymy. Syndrome Player. No, ale w pierwszej kolejności, musimy zająć się Rosją. Road to Stalingrad. Tutaj działa, wszystko działa, lecimy. Pa, 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 pa. Jak liczki wam minął dzień? Jak w szkole? Była jakaś kreskóweczka? Dobra, mamy pepeszkę. I coś tam. Wywali bez szkoła. O! O! O fuck, Niedobry Nate. Suka, bliad, for the mother. ZG. Za ZG. Jestem ciekawy, jak wyglądała tutaj bitwa stalingradzka. No, zobaczymy. Ha, biją. Au, au. Kurde, ale damage zadają. O, chyba auto-aim ma tu. Tutaj jest auto-aim. Jak tu się skakało? A, tak się skakało. Haha, biją mnie od tyłu. Nie. Tak. Ale muzyka jest dobra. To jest najlepsza muzyka, jaka w ogóle powstała. Żaden moch nie ma tak dobrej muzyki. Najlepszy soundtrack ever. Ej. No, weź. Wskoczyłem, dziękuję. I lecimy z pepechą. Za mateczkę Rosję. O kurde, jakie działo. Codziennie widzę takie działo, jak idę sikać. Dokładnie takie. Jezus Maria, co to za wybuchy i eksplozje? Umrę. Widzę skąd! Widzę tylko jak działo strzela. Jaki to ma rozrzut. Ja ci dam lukę for health. Zawódkę. Aha, dobra, tu muszę kilka tych dział. Kilka tych ładunków dać. Dobra, jeszcze jedna poczuszka i możemy iść do domu. Aha, wybuchnie, Wybuchło. Well done, comrades! Czy to jest bazooka? Działa kolejowe, pomysłowe. Wojna. To wojna napędza przemysł.
Kolejna tworzy technologię. Bez wojny nie mielibyśmy komputerów, bez wojny nie byłoby, nie wiem, Call of Duty. Bez wojny nie byłoby Simsów. Gdyby nie wojna, nie byłoby gier dzisiaj. Szkoda, sługa gier. To jest... Czołg. A mi się medkity kończą. Gdzie on jest? Tu chyba, dobrze trafię, czekaj. A! Nie wiem, czy dobrze strzelam, ale będę strzelał dalej. Da! Dobrze strzelam. No i pusta PPH. Nie było internetu, a dokładnie, widzisz? Dzięki wojnie mamy wszystko. Gdyby nie to, że się ludzie masowo wali. Prawdopodobnie wciąż... O Jezus, bylibyśmy w Ciemnogrodzie. O kurde, jaka lufa. Boję się tej lufy. Uff. A teraz granaty mi się skończyła, nic granaty. Wow! Chciałem zdestrojować. No bij go. Mam dwa granaty, gdzieś czołga. Ulala. I cela jak baba z Dezena. Mam nadzieję, że w Dezenowi uda się dzisiaj dotrzeć w Batmanie do tego momentu, co wczoraj mówiłem. A on jest niedaleko, powiedz ile... A, tu jest mój towarzysz. Ile mniej więcej mi zostało? Nie, tak powiedzmy czasowo. Dzięki. O, kobita walczyła w czasie wojny. Już zmycie. Już w 2005 roku było Luno Gniewiak, a my co? A my dzisiaj. Dzisiaj, w 2017 roku, nagle staliśmy się tacy wrażliwi na to. Nagle w 2017 roku przeszkadzałem, że w BF1 w dodatku są kobiety na froncie. A już, że single player w 2005 roku były. Zależy, jak sobie poradzi w tym statku. A co, może mi się nie poradzić? Hajeszu. Nie wiem, skąd do mnie strzelają. A, tutaj. Zmarnuję na was granat. Dokładnie, zmarnowałem granat. A, dostał granat. Się odbił. I ten Ragdoll. Rozumiecie, to jest gra z 2005 roku. To jest gra z PlayStation 2. Jest bardziej zaawansowana niż większość dzisiejszych gier. Co z tym Co z tym światem? Ten świat od zawsze taki był. My się po prostu zepsuliśmy. No. A co do GPU, to bez zmian.
Dobra, spoko, spoko. Halo, bez zarywu. Zagiąłem się, słam. Tak, ta muzyka jest za cicho. Czekaj. Podkładam pakę. Haha. Za murkiem się schowam. Już idę. Aha, Jezus, trafić sobie nie mogę w gościa. Tak ja się robi trudniejsza, coraz trudniejsza. Niemcy nagle są bardziej femowi, zadają damage. No i nie mam apteczek, no i nie mam apteczek. Już tutaj dół. O, cześć komracie. Jaka ta muzyka jest tu dobra. Ja wrzeszłę, dlaczego tu nie ma auto-aima? Co to za gra na konsoli bez auto-aima? Co to za tryb pecetowy? Pokaż swoją twarz, typu. Ma mało helfa. Helfa, helfa. Jaki to fragment wyrywa? Więcej niż połowa? To już jest połowa. Jesteśmy dokładnie w połowie. Wow. O, bazooka. Zawsze marzyłem o bazuce. Kurde, no jest coraz ciężej. Aha. No pokaż twarz. Jeszcze raz się trafię. No kurczę, no miało być raz. Jej, Walter Neumann zabity. Jezus, nie do mnie, halo koledzy. Chyba jesteśmy ze sobą, czy nie? O czymś nie wiem. O kurcze, ilu tu jest. Śmieszne jest w grach, że ci wrogowie chowają się tak, aby wystawić głowę. A w sumie faktycznie. Faktycznie. W każdej głowie musi... w każdej grze musi być... to chowanie się z zasłonami i głowę musi wystawiać.
Jej! Zdobyliśmy zdobyliśmy. For the mother, mother. To chyba występuje na w dzisiejszych produkcjach. No występuje dalej. Tak było, jest i będzie. Dobra, została jeszcze jedna. Dosłownie jedna misja rosyjska i lecimy do Calais. Albo do Belki, nie wiem. Już nie pamiętam, gdzie ta ostatnia misja była. Nie! Nie zrobiłem jakichś dwóch, trzech celi. Wszyscy umrzemy. Dobra, cicho. Lecimy robić ostatnią misję. Climbing Mamajew Halla. Co to jest? Jak jesteśmy przy erze PS2, jak to było z tymi podróbkami kart pamięci z Sony? Serio one były takie awaryjne? A wiesz, nie wiem. Przynajmniej moja karta, jak miałem PS2, nigdy się nie psuła. Miałem tam memory card, chyba 64 mega. Co chyba było podróbką już. Kurde, nie pamiętam. Miałem swoją kartę, tym tak między nami miałem przerobioną. No i nigdy mi się nie zepsuło. Nigdy nie miałem żadnej awarii. Działała i działała i działała. O kurczę, idealnie. Bo nie idealnie. Już mnie wkurwiłem te buforowane mostki. Czyli jesteśmy agentem OSS, przednik CIA z Stalingradem? Tak. O rany, ja tą misję pamiętam. Tutaj w tej misji ginąłem jak powalony, już pamiętam. O, będzie długa gra. Bo trzeba przyznać, że no... okej. Ale co, na drugiej strony, wtedy kiedy grałem, ile miałem? Wiedzmy, kiedy grałem na PS2, miałem 12-13 lat. Uj, to już prawie 10 lat temu. Niemal 10 lat temu. Cześć, show. Ło! Weź go zabij tego typa, halo typu. O.
Ej! Jesz! Ej, tu był... Ej! Ej, tu był czołg! Junak powalony za młodo, teraz przyjdzie na luzie. Nie przeceniałbym mnie, to jest nadal konsola. Myślałem, że już snajpił Elite, bo chyba to Łukasz ma przychodzić. Ten niezłego wpływa w łapie. Zobaczymy. Szukam apteczek. O, a propos. Trochę tego. Trochę tamtego. Nadal mam apteczek. Tak, kamień, kamień. Nie będzie kamień. Czekaj, wyceluję sobie gałką analogową. Jej! Pewnie tak będzie. Może zagrać kiedyś w House Party na streamie. Co jest House Party? House Party. Ej, serio, co to jest? Brzmi, jakbym gdzieś to już słyszał, ale... Nie wiem, gdzie to słyszałem. Gumy od kremedy, dzięki. Poświęcają mnie. Bo jest tam parę misji, które doprowadzają do szału. A czy ja wiem, jak grałem w snajpera? Nie był taki trudny. Wiem, że gra dla ciebie. Mam wątpliwość, jak przyłączy się do akcji Save the Internet. Naciśnij PPM, zapisz jako. Dobra, ale wracając. Ale wracając, co to jest to House Party? Ty faktycznie czołg. No kurde, no nie wierzę. O, umarłem. Jakby to powiedzieć. Pewnie jakiś Salem Reloaded. No, wezmę to. Trolimow znik, a nie Trofimow. Myślałem, że trolla straciłem. Udega ma to zniszczyć. No, sędzią bym wszedł do tego budynku, ale nie ma... A, jest wejście. I są granaty nawet. No umrzyj, że szogu. Szlak. Nie ma granatów. Haha! Idę stąd. Tylko sąsiadów wyrywasz na śmierć. Jest VR, ładuje się nie chyba, w sumie nie wiem. What the fuck? Houston, we've got problem.
Dlaczego tu nie ma auto-aima? Nawet ciężko się strzela bez auto-aima. Aha. Nikt powiedział, że się ZG nie znajdę z egzami. Czym? Idę stąd. No. Nice one. Prawie nice one. No, chodź na solo. Jak ja mam zniszczyć ten czołg? Chyba, że go mam, nawet nie mam zniszczyć. Dobra, nie niszczę go. O kurde, było blisko. Wow! No, ja maliłem. Wkleiły pasy tylko po... Ej, sorry, ja tu zaraz umrę. No weź, zmień tą broń. Dobra, dziękuję. For the mother... Ameryka? No weź, że się podnieś, nie możesz jak tam lepeta. Dobra, mam granaty, przynajmniej tyle. O szlak, tu jest czołg. Siema. Ej no, bez jajek, dlaczego nie mogę plantować czołgów? Patrzcie jaka lufa. Chyba niech ta lufa sobie... A, to są moi. A, tu nie są moi. Uda, chyba tu. Ja mówię, będę mówiąc, czuję się bezpiecznie pod tą lufą. Jakiej artylerii? Aha, no to są typy, to ich zdejmę od razu. No weź mu teraz główkę, no gdzie jest główka, jest w ogóle tu. Dobra. To teraz super typ chodzenia z zygzaczkiem. Goń mnie, goń mnie. Panie Lufo, goń mnie. Jak przywali we mnie czołg, to po mnie. O kurde. A się fartło. A się fartło. Uuu, apteczka. Ale jeszcze za wcześnie, żeby tam iść. Albo i nie za wcześnie. O kurde. Za duża wojna tu jest. Snajpier. Nie ma snajpiera. Gdzieś chyba jest mój Nemesis z Shadow of Mordor. Dokładnie mówiąc, tu jest. Oho! Wpadliśmy na ten sam pomysł.
O kurde, jak przywalił. Ej, serio, nie wygląda to dobrze. Dajcie mi apteczkę! Nie obchodzi mnie wszystko, tylko dajcie mi apteczkę! No. Czy tu będą apteczki? Nie, tu jest wróg! Dwóch wrogów. To jest tak ciężkie jak Dark Souls. Taki to mają rzut. Już mam ani revive'ów, ani apteczek. O la la. Musiałem gdzieś im białkę. Tam apteczek. Szanowny, ma ktoś apteczkę? No i... No i umarłem. No i umarłem. Tak samo jak za pierwszym razem kiedyś grałem. No nie mówcie, że od nowa! Dzisiaj, kamrads, our goal is not only victory. Chyba sobie żartujecie. Czy tutaj nie ma czegoś takiego quick save? Ja pierdzielę! Tak ja jest niepoważna. A, to są moi, dobra. A to najważniejsze nazbierać teraz spory apteczek. I lecę, lecę, nie wiem, po przeszkody do przeszkody. I w sumie przyda się bazuka. Bazukę sobie wezmę. Idzie. Teraz do domu. Do domku pozbierać apteczki. Apteczki, apteczki, apteczki. Granaty też przyjmę z chęcią. Tu jest nasz kolega z dziwnym karabinem. Ja, tu mamy kolejny budynek, może tu będzie apteczka, choć wątpię, tak, wątpię, bardzo wątpię, idę stąd. No idziesz, idziesz czy pół. Dobra. Tutaj mamy apteczkę kolejną. Odrobiłem na PSP to, że po przeróbce dało się przejść w trakcie gry, a nie przy punkcie kontrolnym. Tylko, że tutaj chyba nie ma żadnych punktów kontrolnych. Jak na razie przechodziłem całą grę na spokojnie. Nie umierałem ani razu, więc niepotrzebne były mi quick save. Dobra, 3 revive'y. Jezu, przydałby się teraz. Oj, przydałby się. A, to jest ze mną. W sumie, czekajcie, tu mam moich kolegów.
Dobra, jolo. No, wejrzę w stan i biegnij. Jak on jest wolny. Dobra, super, udało się w jakiś sposób. Tu jest, czekaj, tu jest bazooka, super. Chyba pierwsze primo, dajcie mi tą bazookę. Gdzieś tutaj na wzgórzu jest czołg, ale nie widzę go. Oto kolejstwo zniszczę. Dobrze, mi nie wszedł po celownik. Jeszcze nie zniszczony? Dobra, super. Jednego wkurzającego czołgusia mniej. I tutaj na górze będzie jeden, którego muszę zlikwidować. Czyszczały w kot, to rozwalały, też rozwalały czołgi. O. To chyba z trójkami tym jest. Matko Boska, ile was tam jest? Dobra. Aj, skąd? Goddammit. Fuck, ten czołg mnie tu wykrył? To te kolejstwa są irytujące, no. Ale tutaj towarzysze są useless. Ale tu są... apteczka, apteczka, apteczka. Dobra. Bazuczka. Jest czołg, mam cię. To jest czołg, tak? Tak. Nie, muszę podejść bliżej, muszę podejść bliżej. To kick a grenade. Trafiłem, trafiłem. Dobra, super. Tylko z tego co widziałem... Tego co widziałem, to jeszcze jeden czołg jest. I to wewnątrz tam. Więc będę musiał granatami jakoś rozwalić. To kick a grenade. Jezu, nawet o tym nie myślałem, nawet się na tym nie zastanawiałem. No weź go. Za drzewem się słucham. Drzewa są niezniszczalne. Dobra, super. Była manierka, maniolika. Chwila, czekaj. Broń zbieram. A, zmieniam. Jezu, jak ja nie lubię grać FPS-y na padach. W ogóle nie przyzwyczaiłem się do całego grania. Ile w ogóle da się kiedykolwiek nauczyć grać na padzie. Dobra, tu mamy jednego snajpiera. Tylko trzeba... nie wchodź mi pod celownik. Dobra, zdjęty, lata tam amunicja. Tak, jest tam czołg.
No, odbiło się od kość głowy. Nie wiem, czy akurat przywalam w czołgale. Będę rzucał, przynajmniej ktoś tam poumiera. No. Dobra, kolejna maniurka. Przynajmniej mam jeszcze jakiś ziomków, którzy mnie osłaniają plecy. Wcześniej wszyscy poginęli. Dobra. Jedno działko z główki. W sumie dostanę revive'a po tym. Ale revive może się później przydać. No w sumie jak na razie nie jest źle. Wcześniej miałem jakiś, nie wiem, dezen. I teraz zaoszczędziłem tyle tych apteczków, tyle tego wszystkiego. Żeby tak ja była RNG, czy tak ja była taktyczna. Miał ktoś w DMC Devil May Cry, tego najnowszego Devila? Jeszcze nie. Ale będziemy grać. Ale grać będziemy. Aha. A to ci cwaniaczek. Są jakieś tu plany czy coś? Jest plan. Jest mapa taktyczna. No, a wyżej nie zejdziemy. Aha, ja miałem do tego radia podejść. Czekaj, ja mogę wysadzić to? Czy to jest czerwone takie... Tak. Lol. O, nie wiem jak, ale przeszliśmy. Okej. Kupiłem sobie bandla i chcę przejść. Kupił się te ludzie. Kupił bandla i później się pyta, czy warto w tej grze z bandla zagrać. Dezen. A ja chcę cię triggerować, bo dzisiaj będzie twoja gra. Dobra, przeszliśmy trzecią kampanię rosyjską. Nice one. No i została nam jeszcze jedna kampania, zobaczymy zaraz gdzie. Przynajmniej częścią część restreamu kończymy teraz.